Jakże kojącym jest wsłuchanie się w Słowo Boże o poranku. Przyszły złe dni. Złe dni trwają od dawna, ale przyszły jeszcze gorsze dni. Niedawno, bo w środę, stałem na tym miejscu i głosiłem o miłości i mówiłem wam, że nie wiemy, co przyniesie noc, nie wiemy, w jakiej rzeczywistości się obudzimy. I oto obudziliśmy się w czwartek podczas trwającej wojny. I od czwartku chodzę z tą myślą, że będzie trzeba coś powiedzieć, zabrać głos, że ludzie przyjdą do kościoła i będą chcieli usłyszeć jakieś stanowisko. Ale wiecie, wyleczyłem się już z tego przez te kilka dni. Tyle osób mądrzejszych ode mnie i tyle osób niekoniecznie mądrzejszych ode mnie zabrało już głos, że nie ma takiej potrzeby, żebyśmy my wygłaszali jakieś stanowisko, żebyśmy kogoś potępiali albo kogoś popierali. My przychodzimy tutaj, żeby słyszeć Słowo Boże. I na tym powinniśmy się w tych dniach skupić. W tym całym chaosie, w tych wszystkich pięknych słowach, podniosłych deklaracjach, ale w tych wstrętnych, okropnych wyrazach nienawiści, w tym wszystkim to nie jest nasze miejsce. Nasze miejsce jest u stóp Chrystusa i Jego słów powinniśmy szukać. Powinniśmy szukać odpowiedzi i posilenia i mądrości w Słowie Bożym. I o to dzisiaj was proszę, apeluję o to, żebyśmy wsłuchiwali się w głos Boży, żebyśmy zabiegali o to, żebyśmy słyszeli to, co Bóg mówi. Ja wpadłem w ten wir informacyjny, śledziłem wszystko na kilku ekranach, starając się wiedzieć, co się dzieje i już nie daję rady. Już za dużo tego. I wczoraj już byłem na takim etapie przerażenia po prostu tymi wszystkimi informacjami. Z jednej strony się mogliśmy zachwycić, jak to wszyscy się jednoczą w pomocy, ale zaraz słyszę okropne słowa. I nie moją rolą jest rozstrzygać. Dzisiaj proszę was, kochani, o to, żebyśmy nie byli szybcy w mówieniu. Żebyśmy otwierali nasze serca, żebyśmy więcej czasu spędzali na kolanach. Żebyśmy więcej mówili do Boga niż do ludzi wokoło. I nie mówię, że nie wolno nam rozmawiać. I wiem, że skończy się nabożeństwo i będziemy rozmawiać. Będziemy wymieniać się informacjami, bo żyjemy tym. Ale zadbajmy o to, żeby słyszeć Słowo Boże. Wczoraj w nocy myślałem, o czym powiedzieć, co powiedzieć. Notowałem sobie różne rzeczy i to wszystko zostawiłem tam. A wziąłem jedną kartkę, która od kilku lat mnie ratuje. Ona wisi przy moim komputerze. I to są fragmenty z przypowieści Salomona, które mówią o języku, o mówieniu. Pozwólcie, że kilka wersetów wam przeczytam, wybranych. Gdzie wiele słów, tam nie ustaje nieprawość. Lecz kto powściąga swe wargi, jest rozumny. Nierozważny w słowach może przeszyć jak miecz, lecz język mądrych leczy. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, ale szorstkie słowa wywołują złość. Kto oszczędza swych słów, wie, czym jest poznanie. A kto zachowuje zimną krew, jest człowiekiem rozumnym. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za rozumnego, gdy zamyka usta. Wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wyzywają do ciosów. Owocem własnych ust człowiek nasyca swe wnętrze. Syci go plon jego warg. Śmierć i życie są w mocy języka.
Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a jego ozdobą jest niepamięć o krzywdach. Kto strzeże swoich ust i języka, strzeże własnej duszy od udręk. Zuchwały i butny ma na imię szyderca. Działa on z nadmiaru pychy. Z głupca wychodzi cała jego złość. Mądry natomiast potrafi stłumić swój gniew. Czy widziałeś człowieka pochopnego w słowach? Więcej jest nadziei dla głupca niż dla niego. Nie śpieszmy się w tych dniach ze słowami, nie śpieszmy się z deklaracjami. Miejmy otwarte serca, módlmy się, bo tam cierpią ludzie, niewinni ludzie, po jednej i po drugiej stronie. To generałowie wydają rozkazy, a biedni chłopacy umierają. Będziemy zaraz wołać o tą sytuację, będziemy się modlić. Mamy znajomych na Ukrainie, mamy Artema i Katię z naszego zboru, którzy są, nie wiem, czy pamiętacie, zdjęcie wyświetlamy, brali ślub niedawno, parę lat temu tutaj z córeczką jedną żyją w mieście tam na południu, południowym wschodzie, gdzie toczą się walki. Na razie podjęli decyzję, że zostają tam. Artema być może włączą do walk. Wołajmy o nich. Mamy rodzinę Malowiczków, którzy próbują się dostać do Polski. Są, z tego co się orientuję, są w drodze gdzieś w kierunku do Łódzka i będziemy starali się ich jakoś sprowadzić tutaj do Gdańska. Wiem o innej rodzinie też z ich zboru, którzy są w drodze już tutaj prawdopodobnie po polskiej stronie i jadą i przyjmiemy ich też tutaj i będziemy jakoś o nich się troszczyć. To jest czas, żeby się modlić, to jest czas, żeby otworzyć nasze serca, to jest czas, żeby otworzyć nasze domy również dla tych, którzy są w potrzebie. Ale w tym wszystkim, przede wszystkim my jako dzieci Boże, nie idziemy ramię w ramię z tym światem. Jakby to źle nie zabrzmiało w waszych uszach. Myśli Boże są inne niż myśli tego świata. I nie jest naszym miejscem dzisiaj to miejsce pełne nienawiści, złości, zapiekłości. Naszą rolą jest okazywać miłość wszystkim. Ostatnio o tym mówiliśmy. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Jakże prawdziwszy, jakże głębszy, jakże bardziej zrozumiały jest ten wers Słowa Bożego, Słowa Jezusa, które ostatnio były z tego miejsca czytane i rozważane. Kiedy w nas budzi się niezgoda, budzi się złość, budzi się sprzeciw. I jeden werset jeszcze chciałem przeczytać, zanim będziemy się modlić, który czytałem wczoraj, przypadał w zwycięskim planie czytania Biblii. Ci, którzy czytają zgodnie z tym planem, rozpoczęliśmy lekturę Ewangelii Marka. I tam jest o początku służby Jezusa. 15 werset mówi: podkreślał, że już koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże. Czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. I niech to wezwanie wybrzmi do nas. Nie musimy wszystkiego wiedzieć, co się dzieje na świecie. Nie musimy weryfikować wszystkich informacji, gdzie się front przesunął, kto gdzie zginął. To nie jest najważniejsze. Nie mówię, że nie wolno wam tego robić, że powinniśmy się odciąć, nie interesować. Nie to chcę powiedzieć. Ale chcę powiedzieć to, że Królestwo Boże jest coraz bliżej i nie wiemy, ile dni nam zostało. I jest to najwyższy czas, żeby porzucić własne drogi. Jeżeli ktoś z nas jeszcze się zmaga i jeszcze nie podjął decyzji,
albo świadomie, gdzieś coś robi po swojemu, to już jest najwyższy czas, żeby porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. Wszyscy mówią, żeby weryfikować źródła, weryfikować informacje. Szukamy tego, co jest najbardziej aktualne i najprawdziwsze. Mamy Słowo Boże. Ktoś kiedyś powiedział, aktualniejsze niż jutrzejsza gazeta. Jeżeli szukamy prawdy, to ona jest tutaj. I na tym skupmy naszą uwagę w tych dniach. Nie na tym, żeby dużo mówić, nie żeby być aktywnym w mediach społecznościowych, żeby wszyscy wiedzieli, po której stronie stoimy. Stójmy po stronie Bożej i szukajmy na kolanach Jego woli. Powstańmy, proszę. I zawołajmy, zanim będziemy uwielbiać dalej Boga, zanim będziemy uczestniczyć w nabożeństwie, zanim będziemy słuchać Słowa Bożego, zacznijmy to nasze dzisiejsze spotkanie od tego, żeby wspólnie zawołać o sytuację na Ukrainie, o to, co tam się dzieje. Tak, dobry Ojcze, przychodzimy do Ciebie, zjednoczeni jako Twoje dzieci, Panie. I dzisiaj ubolewamy i cierpimy z tymi, którzy cierpią fizyczne zło, Panie, którzy zmagają się nie tylko z krwią i ciałem, ale też z duchowymi mocami, Panie, które zostały tam uwolnione, z tą nienawiścią, z tym zezwierzęceniem, z tą agresją, podłością, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś zachował swoich sprawiedliwych, Panie. Prosimy Ciebie dzisiaj o naszych braci i siostry, Panie, o te biedne dzieci, które są na Ukrainie, Panie, którzy martwią się, czy przeżyją, Panie. Martwią się o to, co przyniesie kolejny dzień, kolejna godzina, Panie. Dzisiaj wołamy o to, żebyś wypełniał ich tej niedzieli też swoim pokojem, Panie. Ja dzisiaj proszę o to, żebyś posłał swoje słowo, Panie, do tego narodu, żebyś posłał swoich proroków, Panie, którzy będą mieli radę od Ciebie, Panie, którzy będą w stanie przekazać to, co Ty masz do powiedzenia, Panie. Proszę Ciebie o to, żeby to się działo, żebyśmy mogli też widzieć to, jak Twoja chwała się objawia, Panie. I ja wierzę, że Twojego głosu, Panie, nie jest w stanie zagłuszyć ryk silników, Panie, samolotów, ani odgłosy bomb, bo kiedy Ty przemawiasz, Panie, to Twój lud będzie słyszał, co Ty masz do powiedzenia, Panie. Wołamy o tych, którzy są w trudnej sytuacji i prosimy Ciebie o Twoje zmiłowanie, Panie. Wołamy Ciebie o Artema, o Katię, Panie, tam gdzie są, w tym miejscu, gdzie toczą się walki, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś zachował ich życie, Panie. O ich dziecko, Panie, o to drugie dziecko, które jest w drodze, Panie, pobłogosław ich rodzinę, Panie. Daj im bezpieczne schronienie na ten czas, Panie. Prosimy Ciebie o to, żebyś ich zachował. Prosimy Ciebie o to, żebyś wypełniał ich pokojem, Panie, ale żebyś też wypełniał ich mądrością, Panie, żeby słyszeli Twój głos. Jeżeli Twoją wolą jest to, żeby uciekali, Panie, to też daj im taką możliwość, żeby mogli do nas dotrzeć, Panie. Proszę Ciebie o rodzinę, Panie, Kostka, Julii, Panie. Proszę Ciebie o to, żeby bezpiecznie, żebyś Ty ich przeprowadził bezpiecznie, Panie, aż na to miejsce, gdzie mogą, Panie, uzyskać schronienie, Panie. Niech mają schronienie, Panie, w Twoim imieniu. Wołamy o to, Panie, i prosimy o to, żebyś okazywał swoją łaskę, Panie, i dobroć w tym niedobrym czasie. Prosimy Ciebie o tą inną rodzinę, która już jest w drodze. Panie, zachowaj ich i żeby bezpiecznie mogli dotrzeć na miejsce, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś nas też pobudzał do tego, żeby ludzie mogli zobaczyć prawdziwą miłość wśród nas, Panie, w tym złym czasie, żeby ta miłość nie ostygła, Panie, ale żeby ona mogła na tym tle tych tragicznych wydarzeń rozbłysnąć i być świadectwem dla Twojej chwały, Panie. Dlatego prosimy Ciebie o wszystkich, którzy tam cierpią, Panie, po jednej i po drugiej stronie, Panie. Też mam na sercu tych żołnierzy, którzy są przez świat określeni jako bandyci, Panie, ale wierzę, że też i tam są biedni ludzie, którzy cierpią, Panie, którzy nie chcieliby być w takim położeniu. I im też, Panie, okaż zmiłowanie, Panie. Chcemy błogosławić wszystkich ludzi, Panie. Chcemy okazywać miłość, Panie, przyjaciołom i nieprzyjaciołom, Panie, bo Ty nas tego uczyłeś i Ty, Panie, to uczyniłeś też na krzyżu, Panie. Ty wybaczyłeś, więc proszę Ciebie o to, żebyś nas uczył. Uczył nas, Panie, wybaczenia i w tej próbie wielkiej, z jaką się zmagamy, w próbie, Panie, z którą będą się zmagali nasi bracia i siostry z Ukrainy, z nienawiścią, Panie, proszę Ciebie o to, żeby Twoja chwała też się objawiła i Twoja moc w tym, że Ty dasz, Panie, wolność od nienawiści. Prosimy Ciebie o to już teraz. Prosimy Ciebie, Panie, okaż zmiłowanie, Panie, okaż miłosierdzie.
a w tym wszystkim chcemy uwielbiać Twoje imię, bo ufamy Tobie, Panie, choćby nie wiem co, choćby wszystko by wskazywało, że jest źle, to ja wyznaję to, że Ty jesteś Bogiem miłości, że Ty jesteś dobrym Bogiem, Panie. I chcemy Ciebie uwielbiać na tym miejscu dzisiaj, tak jak i w poprzednie niedzielę, Panie, tak jak i w środy, tak jak w innych dniach, kiedy spotykamy się jako Kościół. Dzisiaj chcemy uwielbić Twoje święte imię i prosimy Ciebie o to, przemawiaj do nas, Panie. Niech Twoje słowo dzisiaj dociera do naszych serc. Panie, Ty nas dzisiaj posilisz, Ty nam dasz pokarm i za to Ciebie uwielbiamy, że Ty jesteś Bogiem wielkim, wspaniałym i mądrym. Amen.
Święty, który został nam dany, nie jest gdzieś daleko, ale jest obecny tutaj, jest obecny w nas. On został posłany, żeby być w nas. I jak śpiewaliśmy, Duchu Święty, przyjdź, tak wierzę, że z wiarą to wyznawaliśmy. Teraz chcę, żebyśmy z wiarą wyznali, że Duchu Święty w nas, w prawdzie utwierdź nas, w prawdzie i w łasce. Żebyśmy mogli uchwycić się nadziei, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Duchu Święty w nas, w prawdzie utwierdź nas, w prawdzie utwierdź nas. Duchu Święty w nas, w łasce utwierdź nas, w łasce utwierdź nas. Duchu Święty, Duchu Święty w nas, w prawdzie utwierdź nas. Duchu Święty w nas, w łasce utwierdź nas. Jakie to wspaniałe mieć Boga, który jest po naszej stronie. Jest Bogiem zwycięskim, Bogiem wspaniałym i potężnym. I w zeszłym tygodniu Andrzej mówił o wojnie. Mówił o wojnie, mówił o tym, że walczymy. I jak wiemy, apostoł Paweł mówił nam, że pisał, że nie jest to wojna z ciałem, ale jest to wojna z potęgami ciemności, ze zwierzchnościami. I my w tej wojnie nie musimy przegrywać. My w tej wojnie mamy zwycięstwo dzięki Chrystusowi. To jest krok dalej, który zawsze musimy wziąć. My wiemy, że musimy walczyć, ale my wiemy też, że my już, znaczy nie my, ale Chrystus zwyciężył, a my dzięki Niemu. I na wschodzie dzieje się wojna z ciałem, ale my tutaj cały czas mamy wojnę z duchem. I ten strach, który przyszedł ze wschodu, ta niepewność, ta, którą myślę, że każdy z nas przynajmniej na chwilę wpadł, ona nie jest, nie pochodzi od Boga. To jest dzieło diabelskie. Jeżeli chcemy z tym walczyć, to musimy zrozumieć, że wszystko, ale to wszystko jest położone przed Chrystusem. Każdy naród przed Nim klęknie. Każdy, niech cały świat Go pozna. Jego potęga, chwała i moc. I niesamowite jest to, co Dawid, król Dawid, pisze w psalmie 110. Jest to psalm proroczy, w którym mówi: rzekł Pan do Pana mego, siedź po mojej prawicy. Dzisiaj wiemy, że chodzi o Chrystusa. Siedź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod stopy Twoje. Pan pośle Ci z Syjonu berło mocy. Panuj zatem wśród swoich nieprzyjaciół. Przy Tobie jest władza przez cały czas Twej mocy, ozdobionej okazałością świątyni. Zrodziłem Cię z łona przed gwiazdą poranną. Pan przysiągł i tego nie odwoła. Ty jesteś kapłanem. Chrystus jest kapłanem na wieki, na podobieństwo Melchizedeka. Pan będący po Twojej prawicy rozbije królów w dniu swego gniewu. Dokona sądu nad różnymi narodami. Zostawi mnóstwo poległych. Rozbije na ziemi głowę wielu. Będzie po drodze pił wodę z potoku. Dlatego podniesie swą głowę wysoko. To jest niesamowite, że w Chrystusie naprawdę jest zwycięstwo. Że On już zwyciężył. On pokonał zło. I chcemy o tym śpiewać. Nie chcemy dzisiaj bać się. Nie chcemy dzisiaj wołać nawet tak w strachu, ale my chcemy wołać po prostu z takim przekonaniem i uwielbieniem. Tak jak Dawid pisał w psalmie 34, w każdym czasie będę wielbić Boga. W każdym. I dzisiaj jest ten czas, kiedy też musimy wielbić Boga z głębi naszego serca. Nie skupiając się na tym, czego my potrzebujemy, ale skupić się na Nim i uwielbić Jego imię. Jeżeli my zajmiemy swoje miejsce jako sługi Boże, jako chętni uwielbienia, to On zajmie swoje miejsce jako Król Królów, Pan Panów, jako zwycięzca, jako władca. Dlatego wywyższajmy naszego Boga, naszego Pana i śpiewajmy o tym, że On jest Panem, że Chrystus
jest Panem. Każdy język wyzna, że jesteś Pan.
uwielbiony nasz Panie Wszechmocny, El Shaddai, Bóg Wszechmocny, Ten, który jest z nami. Twoje słowo mówi, że Bóg zastępów jest z nami. Bóg zastępów jest z nami w każdym czasie. W środku burzy, w środku ognia. On jest pomocą w chwili trudnej. Wywyższajmy Jego imię. Wywyższajmy imię Pana Wszechpana, najwspanialszego Boga, którego możemy mieć. Bądź wywyższony. I niech Twój Duch stąpi na tę ziemię. Niech odnowi jej oblicze. Niech spłynie życiodajny deszcz. I niech odnowi oblicze ziemi, którą tutaj mamy. Ziemi pokrytej wojną, ziemi pokrytej złem. Wołam do Ciebie, Panie. Przyjdź. Panie Jezu. Że jesteś królem i panem. Nasz Pan jest królem.
Nasz Pan jest Królem. On rządzi nad narodami. I każde narody, każdy człowiek, który po tej ziemi chodzi, chodził i będzie chodzić, zegnie przed Nim kolano. Każdy padnie przed Nim Jezus. Dzięki Ci, Boże, że jesteś Bogiem naszego zbawienia. Że nie jesteś Bogiem dalekim, ale Bogiem bliskim. Wznosimy, Panie, dzisiaj swoje dłonie, swoje serca, swoje głosy w uwielbieniu do Ciebie. Wspaniałego Ojca, kochającego, który nie opuszcza swych dzieci w potrzebie. Dzięki Ci, Boże. Dzięki Ci, że jesteś tak wspaniały. Śpiewajmy w uwielbieniu z głębi naszych serc. Jak nigdy dotąd, z głębi naszych serc, naszych dusz, wołajmy do Pana, uwielbiajmy Jego imię. Poszerzaj wszystko. Jesteś królem.
ma innego, gdyż nie dano nam żadnego innego imienia tak wspaniałego, pięknego, cudownego i potężnego, jak imię Jezus. Zwróćmy swój wzrok ku Chrystusowi w chwilach trudnych, w chwilach dobrych, w każdym czasie. Uwielbijmy Chrystusa. Nie.
Chwała Jezusowi. Niech Jego imię będzie uwielbione. W kontaktach z ludźmi chcielibyśmy wiedzieć, co oni myślą naprawdę, co jest głęboko w ich duszy. Mamy
różne sytuacje, zwłaszcza gdy stajemy w obliczu związania się z kimś na dłużej, to chcielibyśmy wiedzieć, co oni tam głęboko w duszy ukrywają. Jak mamy zawrzeć związek małżeński albo wejść w jakąś spółkę z kimś na dłużej, albo nawet kogoś przyjąć pod dach. Chcielibyśmy wiedzieć, co ten człowiek tam głęboko tam czy tam ukrywa. I bywa, że czasem dokonujemy przykrego odkrycia, bo bywa, że ten, kto nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu knuje podstęp. Nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż 7 obrzydliwości jest w jego sercu. Przekonaliście się kiedyś? Przejechaliście się kiedyś na takim człowieku? Oj, oj tak. Ale też na szczęście odkrywamy, że zło czasem tylko na krótką chwilę splamiło czyjąś duszę, a prawda gdzieś tam głęboko w jego duszy mówi, że jest on w porządku, że jest miły w oczach Bożych. Tak właśnie było kiedyś z królem Dawidem. Przed chwilą zaśpiewaliśmy pieśń, która jest częścią jego modlitwy pokutnej. Zdarzyło mu się zgrzeszyć, źle postąpić, ale tak naprawdę w głębi duszy on był człowiekiem, który kochał Boga i wcale nie zamierzał być złym człowiekiem na zawsze, tak z premedytacją, tak w sposób systemowy. Absolutnie nie. I gdy czytałem niedawno jego psalm 51, psalm, który jest właśnie tą modlitwą pokutną, gdy zgrzeszył z Batrzebą i gdy przyszedł do niego prorok Natan, to znalazłem taką myśl w tej modlitwie, którą chciałbym dzisiaj razem z wami rozważyć. Ja będę głośno to mówił, a wy, mam nadzieję, w myślach będziecie ze mną podążać i wspólnie zastanowimy się, co też Dawid odkrył takiego w czasie tej całej rozterki, pokuty, tego nieszczęścia. Oto milszą ci była prawda ukryta głęboko i dlatego dajesz mi poznać głębszą mądrość. W Biblii Gdańskiej oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a w Biblii Warszawskiej oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. Ła. Wiemy, że król Dawid był człowiekiem bardzo aktywnym. Od samego początku, od młodości, gdy jeszcze królem nie był, czytamy o nim, że był bardzo zaangażowany w troskę o owce, zwalczał przeciwników stada, potrafił zmierzyć się z lwem, potrafił różne rzeczy zrobić, zmierzył się kiedyś z Goliatem, gdy jeszcze królem nie był, był bardzo aktywny. A tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów, mówi się o ludziach. Chociaż jak nic nie robi, to popełnia kardynalny błąd niczego nie robienia, ale to już inna kwestia. I z pewnością Dawidowi można byłoby postawić wiele zarzutów, wiele błędów pewno popełnił i w relacjach z najbliższymi, i potem, gdy już był przywódcą pewnej grupy ludzi, takich rozmaitych rozbijaków i nieszczęśników, a więc w takim towarzystwie bardzo łatwo jest popełnić jakiś błąd, więc na pewno takie rzeczy się mogły zdarzać w jego życiu. Ale pytanie jest, co było w głębi jego duszy, co tam głęboko w duszy chował, jaka była
prawda o nim. I oczywiście upadek moralny Dawida mógłby świadczyć, że na dnie jego duszy była pożądliwość. Tu piękne psalmy pisał, a w głębi ukrywał pożądliwość z taką ordynarną, zwyczajną, jawną, ale w jego wypadku schowaną pożądliwość. Bóg posyłając po tym upadku proroka Natana do Dawida, jak czytamy tę historię, znacie tę historię? Połowa kiwnęła głowami. Jak ktoś nie zna, to proszę przeczytajcie, bo nie zrozumiecie, ja nie będę tej historii czytał. Ale Bóg stworzył sytuację, by ujawnić, wyprowadzić na światło to, co kryło się na dnie duszy Dawida. Jak tam jest w środku. I ta sytuacja, owszem, rzuciła go na kolana, jak wiemy, bardzo zaczął żałować, pokutować, zaczął przepraszać Boga. Ta sytuacja ujawniła, że piewca psalmów rzeczywiście potrafi stać się przestępcą według Słowa Bożego. Tak, Dawid miał swoją godzinę upokorzenia i wielkiego wstydu przed Bogiem i przecież przed ludźmi. Ale uwaga, w głębi duszy Dawid był człowiekiem według serca Bożego. Pokuta Dawida pokazała, że na dnie jego duszy tak naprawdę to była miłość do Boga i chęć służenia Bogu i podobania się Bogu. I ten grzech, ten upadek nie zmienił tego, co było w głębi jego duszy. Na zewnątrz pojawiło się coś, co źle o nim świadczyło, co się Bogu bardzo nie spodobało, co stało się jakby wyrazem jego wyrzutów sumienia. Ale Bóg mu w tym wszystkim pokazał, i on się z tego ucieszył i on to zrozumiał, że Bóg nie potępia go z powodu jego jednorazowego grzechu, jego czynu, ale miłuje to, co jest w głębi jego duszy, co tam się głęboko kryje ponad tymi falami wzburzonymi grzechem, gdzieże tam głęboko jest miłość do Boga. Chwytamy myśl. Podobnie było kiedyś z apostołem Piotrem. To taki nowotestamentowy przykład zupełnie podobnej sytuacji. Bo wiemy znowu, że Piotr był człowiekiem bardzo wyrywnym, aktywnym, że często mówił, zanim pomyślał, tak jak i nam się niestety to zdarza czasem, że był bardzo pochopny w różnych opiniach, w różnym zachowaniu. No i to sprawiło, że w pewnym momencie tenże wspaniały apostoł wyparł się znajomości z Panem Jezusem. Wyparł się i zaraz potem, jak wiecie, zaczął gorzko płakać, żałować tego, co zrobił. Jak w ogóle mógł coś takiego zrobić? Przyszła pokuta, przyszedł żal do jego serca. Bo w głębi jego serca była miłość do Pana Jezusa i wiara w Pana Jezusa była. On nie był takim zdrajcą jak Judasz. On nie był takim lawirantem, który... On miał chwilę strachu, obawy, lęku o własną skórę, tak jak i my, nam się zdarza mieć taką obawę czasem o nasz los, o nasze życie, ale w głębi serca nie był kimś takim. Po tym zachowaniu ktoś mógłby powiedzieć, co to za uczeń, co to za chrześcijanin. Wyparł się Jezusa, gdzie jemu
być prawdziwym uczniem Jezusa. Ale Bóg dopuścił do tej sytuacji, aby się okazało, co Piotr przechowywał na dnie duszy. I przyszła chwila, kiedy Pan Jezus wyprowadził to na światło. I znamy tę bardzo budującą historię o tym, jak już po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazał się swoim uczniom nad jeziorem Tyberiackim, jak tam im przygotował jedzonko na brzegu i jak się już najedli, to Pan Jezus wziął się za Piotra. I czytamy, a gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. To była ta chwila, kiedy ten, który miłuje prawdę chowaną na dnie duszy, wyprowadził to na światło. By Piotr zrozumiał, że Pan Jezus nie patrzy na niego przez pryzmat tego zaparcia, ale że patrzy na niego przez pryzmat tego, co jest w głębi jego duszy, co tam jest głęboko, chowane, niewidzialne dla innych. I ta chwila to ujawniła. Ponad wszelką wątpliwość było jasne, że Piotr miłuje Pana, a Pan go już chce używać, żeby pas jego owce, żeby troszczył się o lud Boży. Słowo Boże przestrzega nas w wielu miejscach przed tym, żebyśmy czasem nie byli obłudni w naszym życiu, żebyśmy nie byli nieszczerzy. Zachęca nas do pełnej szczerości, do pełnej otwartości. Chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że na zewnątrz jesteśmy nienaganni, a na dnie duszy jest nas całkowite dno. Na dnie jest dno duchowe. Tak czasem bywa niestety, że gdzieś tam człowiek przybiera jakieś pozory, udaje kogoś, kim faktycznie nie jest, a w środku nosi grzech, pragnienie tego, co złe, knuje coś w swojej duszy. Problemem faktycznie przed Bogiem nie jest to, że zdarzy nam się zgrzeszyć, ale nasza nieszczerość, nasza obłuda, gdy ustami wyznajemy coś miłego Bogu, a serce jest daleko od Niego. Tak Bóg kiedyś taki zarzut stawiał swojemu ludowi izraelskiemu, że tak pięknie Go uwielbiają, grają, a serce ich jest daleko od Niego. I Bóg wyprowadza na światło to, co ukrywamy na dnie duszy. Trzeba być tego świadomym, że Bóg ujawni kiedyś wszystko, bo nie ma niczego ukrytego, co by na jaw miało nie wyjść. Że jeśli udajemy chrześcijan, a w środku nimi nie jesteśmy, jeżeli udajemy ludzi porządnych, bogobojnych, świętych, a w środku nosimy nieczystość, to Pan to ujawni i osądzi każdego, kto skrywa zło w głębi duszy.
Taka jest prawda i powinniśmy być tego świadomi. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Co to znaczy? Ach, ano dlatego mówimy i głosimy dzisiaj, że jesteśmy przekonani o czymś lepszym niż o tym, że Bóg będzie ujawniał te złe rzeczy z nas, w nas, tylko że będzie ujawniał to, co dobre w nas, co przechowujemy w głębi duszy. To właśnie dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy jest taka duża powierzchowność i zdarza się nam wszystkim, że nie, na co dzień nie pokazujemy tego, co jest tam głęboko dobrego w naszej duszy, że sytuacja, tempo życia, rozmaite historie, które mogą się okazać dla nas denerwujące i tak dalej, sprawiają, że nieraz czujemy się nieszczęśliwi z powodu naszego zachowania, z tego, cośmy powiedzieli, co nam się wyrwało gdzieś z ust, jak żeśmy spojrzeli, jak żeśmy się odnieśli do kogoś. Mamy różne takie sytuacje, które sprawiają, że czujemy się winni, że coś nas zaczyna obciążać w naszym życiu. Ta powszechność powierzchowności wszystkim się udziela i bardzo często ludzie o nas myślą tak, jak nas widzą. No nie, bo tak to jest. Ludzie patrzą na naszą powierzchowność, na to, jak żeśmy się właśnie w tym momencie zachowali. I my się potem łapiemy głowę i mamy wyrzuty sumienia, że ach, jak mogliśmy się tak zachować. Ja. Może być też tak, że przyjdziemy tutaj na nabożeństwo, śpiewamy te piękne pieśni, i jeszcze mamy w głowie to, cośmy widzieli w telewizji, jeszcze mamy w głowie tę rozmowę o tym, czy ci mają rację, czy tamci mają rację, dlaczego tak się w ogóle wydarzyło. Mamy jeszcze w głowie różne sprawy, jakieś konflikty rodzinne, problemy. A tu śpiewamy, jesteś królem, śpiewamy te piękne pieśni, jakie piękne jest imię Twe, nic się nie równa i tak dalej, Twemu imieniowi i tak śpiewamy, śpiewamy i się łapiemy nagle, że śpiewaliśmy te słowa, a myśleliśmy o czymś innym. I się czujemy źle, mamy wyrzut sumienia, że jak mogliśmy w ogóle takie puste słowa śpiewać, że przecież powinniśmy je śpiewać z głębi duszy. Więc takie różne sprawy, te nasze błędy, nasza powierzchowność może być dla kogoś tak wielkim dyskomfortem, że nas to przybija w naszym życiu chrześcijańskim i zaczynamy wątpić, czy czasem Bóg nam w ogóle to wybaczy, że my, bo my byśmy chcieli, żebyśmy byli prawdziwi przed Bogiem i zawsze, żeby wszystko to, co na zewnątrz, zgadzało się z tym, co jest w głębi naszej duszy, ale niestety, no, bardzo często tak nie jest. I chciałbym dzisiaj powiedzieć, że nasz Pan przede wszystkim zagląda nam głęboko do duszy i patrzy, co jest głęboko w duszy. Ludzie słuchają, cośmy powiedzieli, ludzie patrzą po tym, jak żeśmy się zachowali i nas już oceniają, że my jesteśmy tacy albo owacy. Ale Pan zagląda do duszy, bo Bóg nie patrzy na to, co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Ale Pan patrzy na serce, czytamy w 1 Samuelowej 16:7. Chrystus Pan chce prawdy ukrytej głęboko. On
kocha się w tej prawdzie. On się interesuje tym, co mamy głęboko w swoim sercu. I jest pytanie, jaka jest ta prawda o nas? Co my tam głęboko w swojej duszy przechowujemy? Kim faktycznie jesteśmy? Ludzie, oceniając nas po naszych emocjach i błędach, gotowi są posądzać nas czasem o brak miłości, o nieszczerość, o niewiarę i o różne inne rzeczy, niestworzone często. Bo nie znają naszych motywacji, nie znają głębi naszego serca, nie wiedzą, co tam jest głęboko w duszy. Ważne jest więc nie to, co ludzie o nas powiedzą i co o nas myślą, jak po rozmowie z nami, po zetknięciu z nami, jak będą o nas mówić. Ważne jest, co Pan o nas myśli i co Pan Jezus o nas mówi. I aby ujawnić tę prawdę chowaną w głębi duszy, na dnie duszy, Bóg czasem używa rozmaitych okoliczności, żeby wyprowadzić to na światło. Wyprowadzić nie tyle, żeby inni ludzie zobaczyli, ale żebyśmy my sami się przekonali, co tam głęboko jest w duszy. Dawid właśnie zrozumiał w tej pokucie, po tym upadku, w tej pokucie wreszcie mu błysnęło, że on tak naprawdę nie jest po stronie tego grzechu, który zrobił. On jest po stronie Boga i ta prawda została ujawniona i on się ucieszył, że Pan kocha tę prawdę, która jest w głębi jego duszy. I nam też potrzeba to jakoś w pewnym momencie zrozumieć i Bóg stwarza różne takie sytuacje, żeby się okazało, żebyśmy mogli się określić, żeby wyszło na jaw, że my jesteśmy po jego stronie. Ale oczywiście takie różne sytuacje mogą też pokazać, że czasem jest coś złego głęboko. I nie chcę tutaj powiedzieć, że wszyscy bez wyjątku w głębi duszy nosimy tylko samo dobro, bo byśmy zaczęli tu głosić, że ludzie z natury są dobrzy. Otóż z natury ludzie nie są dobrzy. Z głębi serca ludzkiego pochodzą różne nieczystości, o których mówił Pan Jezus i one kalają człowieka. Ale my tu dzisiaj jesteśmy w gronie prawie chyba wszyscy, a może i wszyscy, którzyśmy swoje serca oddali Jezusowi. On nasze serca zmienił. Myśmy Go pokochali, wierzymy w Niego, ale żyjemy na tym świecie i bardzo często różne te zewnętrzne rzeczy na nas naciskają i powodują różne stany serca, które mogłyby ujawniać i kogoś przekonywać, że z nami jest całkiem źle, że my nie wierzymy. Ale my wierzymy. Więc Bóg posyła takie różne sytuacje, jak nagła zmiana okoliczności. Było pięknie, wszystko spokojnie, sielanka życia i nagle burza. I wtedy się okazuje, kim my jesteśmy, to ta ze środka wychodzi prawda o nas. Jakaś strata materialna, zdrada, nieszczęście, wojna jak teraz, gdzieś tam na razie jeszcze daleko, ale to też wywołuje w nas rozmaite reakcje. Albo wielkie powodzenie, byliśmy biedni, z biednego domu i tak dalej, a tu nagle taka obfitość przyszła, tak nam się powiodło. Albo żeśmy się ożenili dobrze, albo ktoś bogaty umarł i spadek został, albo nawet żeśmy się dorobili, nie kradnąc pierwszego miliona. Też tak mogło się zdarzyć i jest taka obfitość. I taka sytuacja, zmiana sytuacji też zaczyna ujawniać, co tam jest na dnie duszy, czy nam palma nie odbije, czyśmy nie przestali być ludźmi pełnymi empatii dla innych, tylko żeśmy zaczęli już widzieć tylko siebie, jak to jest w tej anegdocie
że ktoś patrzy przez okno i widzi innych ludzi, a staje przed lustrem i widzi tylko siebie. I dlaczego tak jest? Jak to powiedział jeden mądry Żyd? Bo gdy do szyby dodasz trochę srebra, to już nie widzisz innych ludzi, tylko widzisz siebie. Tak bywa czasem z ludźmi, że właśnie tak się bardzo zmieniają. Może być też tak, że najdzie nas jakaś silna pokusa do czegoś, jak to Pana Jezusa spotkało pokuszenie na pustyni, jak się wtedy zachowamy w tym pokuszeniu. A nawet pozostawienie nas na pastwę naszej cielesności na jakiś czas może być takim czynnikiem, taką sytuacją, która ujawnia, co jest w naszej duszy głęboko. I bardzo ważne, abyśmy przyjęli postawę, bracia i siostry, żeby prawda o nas wyszła na jaw, że my chcemy tego, aby ta prawda chowana na dnie duszy wyszła na jaw, że my nie chcemy udawać kogoś, my nie chcemy się zapierać, że wszystko jest na pewno z nami dobrze, tylko chcemy, żeby Pan nas przebadał, jak to właśnie tenże Dawid pisał i modlił się, badaj mnie Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Zbadaj tam głęboko, tam zajrzyj. Zajrzyj, co jest na dnie mojej duszy, co tam jest głęboko we mnie. Jeśli chcemy znaleźć upodobanie w oczach Pana, to wiedzmy, że On miłuje prawdę chowaną na dnie duszy. I bardzo ważne, żeby ta prawda Mu się podobała. Żeby to było miłe dla Niego, co mamy na dnie duszy. I gdy się okaże, że w głębi duszy nie miłowaliśmy Boga tak, jak powinniśmy miłować, to będziemy mogli to naprawić. Korzystajmy z różnych sytuacji, które się zdarzają w naszym życiu i które ujawniają, jeśli ujawniają tę prawdę wewnętrzną i jeżeli stwierdzamy, że wyłazi z nas coś niewłaściwego, to korzystajmy. Mamy jeszcze świeci Boże Słońce, jeszcze jest czas łaski Bożej i korzystajmy z tego, żeby oczyścić serce czyste, stwórz we mnie, o Boże, ducha prawego, odnów. Zbadaj mnie, Boże, sprawdź, czy tam czasem się coś złego nie ukrywa. Ale o wiele bardziej chcę dzisiaj w imię Pana dodać otuchy tym, którzy na zewnątrz zrobili coś nagannego i są przez ludzi napiętnowani i sami już nie wierzą w to, że jest dla nich nadzieja, że jest dla nich szansa, ale faktycznie miłują Boga, szczerze miłują Boga i miłują swoich bliźnich, nawet tych, którym jakąś przykrość sprawili. Nie chcieli im sprawić tej przykrości, zdarzyło się, tak wyszło czasem, ale w głębi duszy tak nie chcą. Chcą okazywać miłość, miłują. Więc tym wszystkim spośród nas chciałbym dzisiaj powiedzieć, abyśmy zaufali Panu, że On objawi prawdę chowaną na dnie duszy i zrobi to dla naszego dobra. I jeżeli po jakimś kolejnym doświadczeniu zobaczymy to, co zobaczył Dawid, to będziemy mogli uspokoić się przed Bogiem i powiedzieć, Panie, Ty miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i dlatego dałeś mi poznać mądrość ukrytą, głębszą mądrość. A tak przy okazji, to też bądźmy naśladowcami Boga w naszych relacjach z innymi ludźmi.
Tak, bądźmy świadomi, że ludzie ukrywają czasem coś, knują coś, udają kogoś innego, żeby nas namówić, żeby nas gdzieś tam wciągnąć w coś. Ciśnie mi się przykład jednej cioci mojej żony, która jak była młodą dziewczyną, zakochała się w facecie, który, ona była wierząca, który zaczął przychodzić na nabożeństwa, zaczął tak, no, tak udawać chrześcijanina, że ona tak się uspokoiła, że może wyjść za mąż za niego, bo on widać, że z nim nawet na nabożeństwa, z nią nawet na nabożeństwa przychodzi i taki się zrobił otwarty. I wzięli ślub, i jak wzięli ślub, wrócili do domu po tym ślubie, on powiedział, a teraz koniec, już cię mam, i wybij sobie z głowy chodzenie na jakiegoś tam twojego kościoła, na te nabożeństwa, będziesz robić to, co ja, bo jestem teraz twoim mężem formalnie i tak dalej. I się zaczęło piekło w jej życiu. No, czasem się coś takiego zdarza. Bądźmy świadomi, że ludzie potrafią ukrywać przed nami prawdziwe swoje intencje. Ale też nie doszukujmy się we wszystkich ludziach zawsze złego. Oczywiście my mamy w odróżnieniu od Boga trudność, by dojrzeć, zbadać to, co jest w głębi duszy drugiego człowieka, bo Jezus wiedział, co jest w drugim człowieku, a my nie zawsze wiemy, co jest w drugim człowieku. I czasem się myśli, ach, żebym ja tak mógł cię przejrzeć, żebym mógł tak zobaczyć. Tak się czasem wpatrujemy w oczy. No tak, można trochę w oczach wyczytać, ale niektórzy uciekają ze wzrokiem. Ostatnio rozmawiałem z jednym człowiekiem, ani razu mi nie chciał spojrzeć w oczy. I to już takie, to już wiadomo, że coś tam jest nie tak, jak nie chcę spojrzeć w oczy. Ale nie doszukujmy się we wszystkich złego. Jest w języku prawnym takie stwierdzenie, sformułowanie zasady domniemanej niewinności. Jeżeli mamy z kimś coś tam się zdarzyło, coś zrobił, to od razu nie posądzajmy kogoś o złe intencje. Od razu, jak na mnie, jak ja na was spojrzę źle, czy was minę, czy warknę, czy jakieś głupie sprawy, rzeczy powiem, to już nie myślcie o mnie źle tak na całego. Tylko zastosujcie zasadę domniemanej niewinności. Że od facet po prostu coś mu tam, może się źle wyspał, może tam, może żona się okazała, że mu te herbaty nie zrobiła, albo coś tam. No także bądźmy otwarci. Posądzajmy innych raczej o dobre intencje. Może się czasem okazać, że nie mieli dobrych intencji. To inna sprawa. Ale dużo lepiej jest dla nas, praktycznie rzecz biorąc, żeby posądzać innych ludzi o dobre intencje. Że oni chcieli dobrze, tylko nie za dobrze wyszło. Ale że w środku nie osądzajmy ludzi po ich pojedynczych czynach, po jednorazowym zachowaniu. Bądźmy bardziej powściągliwi i ceńmy sobie prawdę chowaną na dnie duszy. Jak Bóg ceni, kocha prawdę ukrytą na dnie naszej duszy, tak my też starajmy się doceniać to, co jest tam głęboko w duszy drugiego człowieka. A Bóg pomoże nam odkryć tę prawdę, bo właśnie często po jakimś czasie odkrywamy, jak to jest z tym człowiekiem naprawdę. Gdy mieliśmy szczere, dobre intencje, a zrobiliśmy coś źle, to jak chcielibyśmy być potraktowani przez innych? No, chcielibyśmy, żeby okazali nam zrozumienie, żeby nie byli tacy pochopni, żeby nas już nie potępili. Liczymy na empatię, że komuś się zechce zajrzeć głębiej do naszej duszy, że zechce wierzyć w to, że my mieliśmy dobre nastawienie, że zechce nam okazać zrozumienie, bo tak na to liczymy, prawda? A Pan Jezus powiedział, wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Więc my też powinniśmy, jak ktoś źle postąpił, źle się zachował, powinniśmy okazać
empatię i zrozumienie i dociekać tego, co jest na dnie jego duszy. W opisie modlitwy pokutnej Dawida znaleźliśmy i rozważyliśmy dzisiaj bardzo interesującą i mam nadzieję budującą myśl. Po co ta historia została napisana? Wszystko, co przedtem napisano ku naszej nauce napisano, czytamy Rzymian 15:4, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. Ta historia została zapisana i ta myśl wtrącona w modlitwę Dawida została napisana po to, żeby dodać nam otuchy, żeby przekonać nas, że nasz Bóg, nasz Pan patrzy na to, co jest w głębi naszej duszy. Że On zagląda głębiej, że miłuje tę prawdę chowaną na dnie duszy i dlatego daje nam poznać, jak przeczytaliśmy, głębszą mądrość. Na czym polega ta głębsza mądrość? No na tym, że grzech nie przekreśla nas na wieki przed obliczem Bożym, że jakiś upadek, jakieś złe zachowanie nie przekreśla nas, że Bóg już nie chce z nami mieć nic do czynienia. Ta głębsza prawda, mądrość polega na świadomości, że za czynami człowieka kryją się jego motywy. I u Boga ważne są te motywy, a nie tylko ten czyn zewnętrzny. Czyn jest oczywiście naganny i Bóg nie przymyka oczu na to, ale przecież wiemy, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Grzech czy przebaczenie grzechu nie jest dla Boga problemem, jeżeli my, tak jak Dawid, zaczynamy pokutować i przepraszać za to, cośmy zrobili. Ale ta głębsza mądrość właśnie polega na tym, że Bóg zna nasze motywy i zna nasze serce, nasze intencje zna. I właśnie na tym, że wiemy, że On jest hojny w odpuszczeniu, że dla Niego nie ma problemu, żeby nam przebaczyć, kiedy my się przed Nim ukorzymy. Więc niech ta myśl, że nasz Pan miłuje prawdę chowaną na dnie duszy, że On się na niej skupia, po niej nas ocenia. Niech ta myśl doda nam dzisiaj otuchy, gdy może z powodu naszych błędów, naszych grzechów czujemy się tacy nic nie warci i tracimy nadzieję, że w ogóle jest dla nas jeszcze łaska Boża i miłość Boża. Niech też ta myśl pomoże nam spojrzeć dobrym okiem na tych, którzy nam podpadli, żebyśmy byli tacy, jak nasz Bóg jest, że On miłuje prawdę chowaną na dnie duszy. Przeto nie sądźcie przed czasem, czytamy w 1 Koryntian 4:5, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Nawet jeśli nie otrzyma tej pochwały od ludzi, nawet w zborze nie otrzyma tej pochwały, ale Pan, ponieważ Pan bada serce i On wie, co tam jest głęboko, każdy otrzyma pochwałę. Chcę być, co to do nas, tu wszystkich zgromadzonych, całkowicie o tym przekonany. I bądźmy o tym przekonani, bo Pan miłuje prawdę chowaną na dnie duszy. Może nikt nas w zborze nawet nie pochwali za życia. Nie usłyszycie z kazalnicy żadnej pochwały dla siebie. Może nawet najbliżsi będą o was źle myśleć i mówić. Ale wiedzcie, że Pan miłuje prawdę chowaną na dnie duszy i On w swoim czasie pochwali was za to, coście w swoim sercu przechowywali, jacy w głębi serca chcieliście zawsze być. Powstańmy do modlitwy.
Drogi Panie Jezu, pragnę Ci serdecznie podziękować za to, że w Twoim Słowie znajduję tę błogosławioną myśl, że Ty zaglądasz głęboko do mojej duszy i interesujesz się i kochasz to, co kryje się na dnie mojej duszy, że nie patrzysz na mnie przez pryzmat mojej powierzchowności, moich zewnętrznych odruchów, moich złych zachowań, że mnie nie przekreślasz, tak jak nie przekreśliłeś kiedyś Dawida, jak nie przekreśliłeś Piotra. Dziękuję Ci, że Ty wiesz, że Cię kocham, że Ty wiesz, że chcę Ci służyć, że Ty wiesz, że chcę się Tobie podobać. Tyle rzeczy zrobiłem, które się nie mogą podobać. Tyle rzeczy zrobiłem, tyle rzeczy powiedziałem, które nie podobały się i Tobie, i ludziom. I bardzo Cię za to przepraszam. Ale wierzę, że Ty zaglądasz tam głęboko do mojej duszy i wiesz, że chcę Ci służyć, że chcę uświęcać moje życie, że cenię sobie Twoje zbawienie, ten wielki dar, który przyniosłeś, że chcę być w Twoim królestwie, że nie chcę niczego więcej poza Tobą. Nawet jeśli widzisz, że gonię cześć za czymś tam czasem w moim życiu, to wierzę, że Ty zaglądając w głąb mojej duszy widzisz, że tak ostatecznie to tylko Ciebie pragnę. I Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Dziękuję Ci, że dajesz mi poznać tę mądrość głęboką. I ona mnie uspokaja. I że się już nie muszę martwić o to, że ludzie mnie sądzą o to i posądzają o różne sprawy. Ty jesteś moim sędzią, a Ty patrzysz, co jest na dnie mojej duszy. I modlę się o moje siostry i braci kochanych. O tych, którym się zdarzyło też zrobić różne rzeczy i powiedzieć różne złe rzeczy. I którzy się może trapią z tego powodu, jak wyglądają w Twoich oczach. Modlę się o to, aby to słowo, ta myśl dzisiejsza rozświetliła ich duszę i dodała otuchy każdemu z nas, że Ty patrzysz na serce, że patrzysz w głąb serca każdego z nas. Modlę się, byś dodał otuchy przez Twoje słowo, które dzisiaj rozważyliśmy, przez Twoją obecność w Duchu Świętym, żebyśmy podnieśli głowy, żebyśmy zaufali, że Ty jesteś hojny w odpuszczeniu, że jesteś wspaniałomyślny dla nas, że badasz nasze serca i wiesz, co jest głęboko w naszym sercu. I modlę się, byś pomógł nam też być takimi jak Ty w stosunku do naszych winowajców, do różnych ludzi, z którymi, którzy nam podpadli, z którymi sobie czasem jakoś tak nie radzimy i których też gotowi jesteśmy czasem zbyt pochopnie odtrącić i uznać, że, nie, że nam się nie podobają, że nie chcemy z nimi mieć do czynienia. Pomóż nam, Panie, mieć taką postawę jak Ty, żebyśmy chcieli, zechcieli zawsze, byli gotowi do tego, żeby nie patrzeć na człowieka drugiego przez pryzmat jego zachowania aktualnego, ale żebyśmy byli gotowi zadać sobie trud i zajrzeć, co jest jego intencją, zrozumieć go, dlaczego tak się zachował w tym momencie. Pomóż nam w tym, Panie, abyś Ty miał chwałę, że i sami korzystamy z Twojej wspaniałomyślności, ale też, że jesteśmy dla innych, tacy jak Ty. Niech będzie błogosławione Twoje imię. Amen.
Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Niech was błogosławi Pan na rozejście. Niech Duch Święty nas wypełnia. Niech nas prowadzi, chroni i używa. Amen.